Mobilny punkt szczepień uruchomiono w Suwałkach przy ulicy Hammerschmidta. W rozpoczęty właśnie weekend, a także w kolejny, będzie można tu przyjąć szczepienie przeciwko COVID-19. W dyspozycji zespołu pracującego w punkcie są dwa rodzaje wakcyny: jednodawkowa Johnson & Johnson oraz dwudawkowa Moderna. Szczepionki wykonywane będą w sobotę i niedzielę, 11 i 12 września, w godzinach od 12 do 16. W przyszłym tygodniu punkt dostępny będzie w piątek, sobotę i niedzielę w tych samych godzinach. Jak informuje ratusz, na dzień 8 września szczepienie przeciwko COVID-19 przyjęło 30 058 Suwałczan, z czego 29 056 osób przyjęło zaszczepienie dwiema dawkami. Oznacza to, że w pełni zaszczepionych jest w mieście 41,7% mieszkańców Suwałk. To wciąż zbyt mało, aby zaistniała odporność populacyjna.